teorii, która... Mariola Lech, koordynator projektów, wyjaśnia, na czym polega akcja Zwolnieni z teorii. Uczy młodych ludzi zarządzania projektem. Oni wymyślają sobie sami jakiś projekt, uczą się zarządzać tym projektem, czyli zaplanować, przeprowadzić działania i piszą na koniec sprawozdanie, opowiadają o tym, co udało im się zrobić, za to też dostają punkty. W pierwszym liceum nad swoimi konkursowymi koncepcjami na temat m.in. zdrowia, muzyki czy psychologii pracuje ponad 20 grup. To dwukrotnie więcej niż w 2015 roku. Uczniowskie projekty oceniane są pod wieloma względami. Jaki zasięg mają takiego działania, czy to jest tylko lokalny, czy regionalny. Niektórzy mają nawet ogólnopolski, bo to zależy, czym się zajmują. Jeden z projektów opracowuje zespół Bartosza Rogulskiego, który chce nauczyć Polaków, jak inwestować. Na początku chcemy się skupić na terenie, gdzie będą nasze spotkania, czyli głównie Zagłębie Miedziowe, czyli Lubin, Polkowice oraz Głogów. W rankingach, które prezentują najlepsze pomysły poprzedniej edycji, placówka imienia Mikołaja Kopernika plasuje się na 27 ze 150 miejsc. W nagrodę mogą uczestniczyć we wszelkiego rodzaju kursach na ASGH organizowanych w tym roku akademickim przez ASGH w Warszawie. Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych projektem odbędzie się 4 marca w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie.